Ty! Obczaj. Co to? Nie mówię z doświadczenia, ale zakładam, że to... Damskie gacie! Damskie gacie! To są damskie gacie! Wiadomo, wiedziałem. Śmieszne, nie? Rozwiesiłem je po całej szkole! Skąd je masz? W ogóle dlaczego? Bo to beka! Damskie gacie! Rozwieszone na korytarzu w szkole! To bardzo śmieszne! Niespecjalnie. Ja znam się na komedii. Mógłbym prowadzić z niej seminaria, ty pewnie nawet nie wiesz, co to jest. Wypraszam sobie, okej? Okay? Kiedyś chciałem zostać księdzem. A ty, kurde lebele, nawet się nie śmiejesz z damskich gaci, bo nie potrafisz być dzieckiem! No to chyba dobrze. Błąd! Jezu, jesteś taki... dojrzały! O Jezu, aż mi się niedobrze robi. Naprawdę na tych swoich urodzinach będzie chciał się... A bo ja wiem, nigdy tego nie robiłam. Czego? No tego osławionego seksu, czy jak ludzie na to wołają. Ty! Nigdy! Co ty w ogóle opowiadasz? Przecież wczoraj mówiłaś! No i z Tośkiem robiliśmy to cały wieczór. Współczuję jego językowi. Ewidentnie chodziło o jedzenie musli. Sparzył sobie język gorącym mlekiem i zajęło nam to cały wieczór. Okej, ale miesiąc temu... No i wziął mnie. Powiem tylko, było głośno. Do filharmonii mnie wziął z boczuszku. Wiesz, że mają tam bardzo dużo małych kontrabasów? Czekaj, czekaj. Tego już się nie wyprzesz. Wczoraj jest taki wysoki i umięśniony i ma nawet drugie imię. Generalnie tu uprawialiśmy seks. Nie chodziło mi o seks, seks. To była metafora. Metafora. No ten chwyt, co się robi, jak coś się mówi, a to nie jest prawda. To się nazywa kłamstwo. No tak, kłamstwo, whatever. A jak już będziesz to robić, Agata, to musisz mi wszystko opowiedzieć. I uważaj na ciążę. Maja! Maja, odbierz telefon! Mariola? Co jest? Jezu, nie wiem, chyba w końcu mam uczulenie na świat. To słuchaj, nie uwierzysz w to, wiesz co mi Maja powiedziała? Powiedziała mi, że mam uważać na ciążę. Ja! Dostałam się na casting do filmu! Maja, to super fajnie! Kiedy? To już za chwilę! Za godzinę! O Boże! Jak ja tam dotrę o tej porze? Roku? I spocę się. I popatrzą na mnie wzrokiem złym. Nie, no po co ja się w ogóle staram? Rzucę szkołę i zacznę być rozwiązła jak ty, Agata! Już, dobrze Maja, spokojnie. Tak, pojedziemy tam, pojadę z tobą. Co? Ja czaję, że bawią ci te bzdury, gówniarzu. Ale może my zostaniemy w świecie dorosłych, okej? Okay? Wczoraj mi się śniło, że wziąłem kredyt. Tak. Samodzielność. Odpowiedzialność. I rodzina. O Jezu, chłopaki! Dzisiaj jest dzień dziecka i nie wiem jak wy, stare precle, ale ja wciąż jestem dzieckiem i jestem z tego cholernie dumny! Pójdę podłożyć pineskę nauczycielowi! Chyba dojrzałeś śmiać się z kretynów. No jaka? Kretyn. Idiota. Wiem, że dzisiaj jest dzień dziecka, ale wszyscy tu jesteście dorośli. Zaraz będziecie musieli przejmować długami, funduszami oszczędnościowymi, czy opryszką. Chociaż to nie istotne. Ważne jest, żebyśmy dobrze przygotowali się w rychłe wejście w dorosłość. Tak, aby nic, ale to nic was nie zaskoczyło. Aaaa! To nie ujdzie wam porazem. Gdyby ta pineska wycelowała koło mojej głowy, mógłbym umrzeć! W tej chwili przyznać, kto to zrobił. Natychmiast się przyznać! Droga klaso. Piękna pogoda, dzień wolny.
Szalejcie sobie, urwisy. Was trzech zostaje. A weź przestań, to bzdury. Zjadłeś coś nieświeżego. A okresu nie masz, bo jesteś od niego silniejsza. Wszystkie te symptomy nie znaczą od razu, że jesteś w ciąży. Co się patrzysz? Hej, mamo. Wiem, że jesteś postępowym rodzicem i że wolisz Mariola, ale to ja, twoja córka. Zrelaksuj się. Myśl o morzu. A co ja, kuźwa, rybitwa jestem? Weź w końcu zamknij gębę, bo nie da się słuchać twojego trajkotania! O Jezu, przepraszam, to przez stres. Wiesz, muszę wypaść jak gwiazda. Hej, sorry, że się wtrącam. Jestem Gabi. Pierwszy casting. Mhm. O, maleństwo. Pamiętasz nasz pierwszy raz, Stasiu? No ba, 07. Ostatnio ci, co wygrali, zostali wysłani na handel żywym towarem. Ale i tak było mi szkoda. Taka rola. Ty na jakiś inny casting? Nie, na ten sam. Płeć to dla mnie przeżytek. Pani Maja? Jestem! Kochana, bądź sobą! Albo zupełnie kimś innym. W każdym razie, połamanie nóg! Zwykle jestem normalnym nauczycielem przedsiębiorczości. Wyliczam zyski i straty danego zachowania. Ale jeżeli w przeciągu 10 minut któryś z was mi się nie przyzna albo nie wskażecie winnego, zachowam się nieodpowiedzialnie. Oj, będzie ostro! To żaden z nas. Czyli Ernest będzie miał dzisiaj 3 ofiary. Kurde, Hubert, co ty wyprawiasz? Przyznaj się. Znam takich jak on. To szaleniec. Ojejku, luzik mordzecie, okej? Okay? Nic nam nie zrobi, jesteśmy teamem. Z Rimem. Przez twoją niedojrzałość wylądowaliśmy w tym bagnie. Więc to jest sport jednoosobowy jak na przykład... Na przykład... Golf na przykład! Oj, Berkoś... A ty niby nie masz żadnych dziecięcych nawyków. O, jaka fajna! Zostaw! Zbieram od 7 roku życia. Zniszczysz! Masz to na co dzień, weź pokaż! Mój skarb! Mój skarb! Jezu! Zbieram na emeryturę. Podobno my, młodzi, nie możemy teraz na nic liczyć. Widzisz? Dorosłość! Chodzę spać o 21. Dobra. A ty, gruby? Mów mi pan Krzysztof. Ta? Czekałem tam na spotkanie z szefami ważnych klanów licealnych. Na placach zabaw jest terytorium neutralne. Czyli tylko ja jestem dzieckiem. To czemu jedynie ja mam dziewczynę? Okej, gruby, wsypujemy go. Co? Tacy z was kumple? W nomenklaturze ludzi dorosłych mówimy na to mniejsze zło. Spoko. Ale nie uwzględniliście jednego. Jestem większy! Do mnie pan mówi? Mamo, mamo! Nie słyszę cię, nie istniejesz! Ale mamo, co ja ci poradzę, że już istnieję w tobie? Na razie jeszcze jestem taka... Głupia? Nie obrażaj własnego dziecka! Jak się do matki odzywasz? Tak nie wychowałaś. Jak się będziesz nazywać? Kreatyna. Co? Pozwolisz wybrać tacie. Pewnie, że tak. No, już wiecie, kto tu rządzi. Weź się! Nie wiesz, z kim zadzierać! Odsuń kubi to za swojego dobra! Nie! Jestem niepokonany! Golemem! Lewiatanem! Wszechpotężnym królem piekiel! Mania wielkości!
Mam to już za sobą. Okej! Okej, stop! Jesteśmy bez klienta, więc ci powiem. Staczasz się. Odkąd się poznaliśmy, jesteś coraz bardziej żenujący. Nigdy nie będziesz kimś. Nie wiem. Rodziny nie założysz. A ile mam kurna lat, żeby o takich rzeczach myśleć, co? Przy grywie. Masz zaskakująco mądrą twarz, jak na pomiot Huberta. Inteligencję pewnie mam po mamie. Chrzestnej! A kogo wybrałam na matkę chrzestną? Dżem Bobry? No, może pani... No, nie wiem, może pani coś powie o sobie? Jestem wspaniałą młodą osobą, pełną pasji. Jak pan widzi, jestem blondynką. Imponuję rzutkością i zaskakuję brawurą, jeżeli dostanę tą teraz! Powiem pani tak. No, jest pani mało oryginalna. A w kwestii takich blondyn, no powiem brutalnie, to od cholery. Czy by się pani się wyróżnia? Chcę pokoju na świecie. Przepraszam, mogę zobaczyć ten scenariusz? A co? Chciałabyś sama spróbować? Zabrać mi rolę, tak? Nie, ta rola jest dla mnie, kochana. Wydrapię ci oczy. Proszę. Dziękuję. I tyle hałasu dla jednej kwestii? Każda rola się liczy. No, powiedzmy. Proszę. Jezu, pełno takich nudnych pustaków. No dobra, następnie. Jak pan śmie obrażać moją przyjaciółkę? Może jest trochę nie ten tego, pewnie. Ale przynajmniej się stara, wierzy w coś. A pan co? Pan jest nikim. Pisze pan te głupie kwestie i myśli pan, że co? Że wszyscy będą mieć pokłony, brawa? Poproszę sandacz. O, proszę, pański sandacz. Jaki pyszny sandacz. Wie pan co? Wie pan co jest sandacz? Tak jest, to tego szukałem właśnie. Co pan robi? No tak, tego szukałem. Tak? A już to miałem! Niech już pan Ernest przyjdzie, żebym mógł się przyznać. Rób co chcesz. Ale to, że jestem gruby, to już nie musiałeś mówić. Nie no, gruby, przepraszam. Dość! Potrzebuję czasu. Czyli co? Przyjaźń skończona, Kubi? Dorośli nie mają przyjaźni, tylko koktajl party, deski serów i pępkowe. Na co im tyle dzieci? Przecież tylko by płakały. Płakały? I co, szczury? Namyśliliście się? Przepraszam, bo to nie nasza wina! Głupie żarty, to tylko głupie żarty! Czytaliśmy o tym pranku w Kaczorze Donaldzie. YouTuberzy nas namówili, bo kręcają matki i myśleliśmy, że... Błagamy, niech nam zaznikacze! Przepraszamy! To jest żenujące wręcz. Zmężnijcie, panowie, zmężnijcie! Teraz spadać. Grać w gry, jeść chipsy, masturbować się, czy co tam teraz młodzież robi w dzisiejszych czasach. No, sio. O, chłopaki, nie jesteśmy dziećmi. Dorośli też nie jesteśmy. Panowie! Jesteśmy cholera, wiecie. To... Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętym dniem? Mam jeden pomysł. Za mną. Mamo, mamo! Co? I co teraz zrobisz? Najpierw wyrwę Hubiemu interes. Wiem, że już po ptakach, ale niech wie. Potem pobiję kilka osób, w tym Berkowskiego. Tak dla zasady. A potem przygotuję się na ciebie. Przynajmniej nie jesteś chłopcem. I
tak jestem tylko wytworem twojej wyobraźni. Dowolnej płci mogę być albo chłopcem, albo dziewczynką. A sądząc po tobie, mogę mieć rogi i kopyta. Cicho! Córciu. Może nie będzie aż tak źle. Nauczy cię, jak hejtować ludzi. Czekaj! Oj, panowie, pit stop. O, tata! Słuchaj, mam ci coś do powiedzenia. Jak wiesz, nasz związek dojrzewa. No pewnie, ale czy musi? Wiesz, nie jestem do końca pewien, z czego się dzisiaj nauczyłem, ale miało to chyba coś wspólnego z golfem. Tak czy inaczej, no wiem, że super jest tak, jak jest. I no to chyba styka, nie? Jesteś szczęśliwa? Tak, ale... No właśnie, no to po co jakieś wpadki po drodze? Słuchaj, no Merkowski obiecał coś zajebistego i mam nadzieję, że tym razem to nie będzie miał nic wspólnego z rumuńskim filmem o pogrzebach. Mam poważny problem. Pierwszy raz nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Wybacz, że jestem cała rozklejona. To pewnie przez te ciastka. Jakie ciastka? No te ciastka, co ci dałam. Na imieniny. Przeterminowane o 4 lata. Nie wiem w sumie, dlaczego ci wcześniej o tym nie powiedziałam, ale ja po nich rzekałam jak kot. A co się stało, Mariolka? Nie, wiesz co, już nic. Bo wiesz, za dwóch, okej? Okay? Tyle problemów i... Chyba byłoby na tyle, co, mamo? Cieszę się, że wyrosła się taka spoko dziewczyna. Chociaż ogarnij się i nie uśmiechaj tak często. Luzik, no to do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie tak późno. Nie strasz, dziecko. Hubert będzie miał przerąbadę. Nawet nie będzie wiedział za co. Hehe, Majtochy! Hej Maja, muszę ci coś powiedzieć. A to będzie miało dużo sylab, bo nie mam na to siły. No bo wiesz, zaoferowano mi rolę. Co? No tak, ale... Co? Żadne ale! Jestem Maja, złotowłosa, herbu... Nie pamiętam, królowa, Miss Białołęki! Zbyt długo byłam w cieniu, rozumiesz? Żebyś teraz ty zabrała moją rolę? Mnie przypisaną? Wkroczyłaś ze mną na wojenną ścieżkę? Pożałujesz na wieki wieków! Kochana, to dobrze, że odmówiłaś. Bo faktycznie twoja koleżanka jest lepsza niż ty. No, masz tę rolę. Same talenty. Ja nie mogę. A, odmówiłaś? Tak. Jupi! A szkoda, bo już się trochę utożsamiłam z tą rolą. No już, rzucaj. Niech się coś rozpieprzy. Nie, stop! To dla mnie ważny przyjaciel. Był ze mną w trudnych chwilach. No to chyba należy mu się jakieś konkretne pożegnanie, nie? Niech się zacznie nowy rozdział w twoim życiu, zwany cholera wie czym. Mój przyjacielu, powierniku, świniaku. Żegnaj! Majątek życia, chłopie. Na dwa browarki starczy. O, zamawiam!
się. No, tak to wyglądało w sekrecie. Nie mów Hubertowi, musi mieć trochę beztroski. Nie, na spoko, luz. Ale powiem ci jeszcze w większym sekrecie. Nigdy się tak nie bałam. Ale autentycznie? Widziałaś jakąś dziewczynkę? No powiem ci, że nie jest to zbyt zdrowe. Ej, Berkoś, nie ignoruj mnie. Kochani, dzięki wielkie, że oglądaliście nasz nowy odcinek. Zapraszamy was na kanał naszego nowego nauczyciela, w którym... Dowiecie się o masie ciekawych faktów o... Sprawdźcie sami. Dokładnie. Subskrybujcie, hej!